Czego się kierowniku denerwuje? No tyle, no nie wpadło trochę tam, no. Gęsty był beton. No, wybruwali my, a my no mogli. No. Ale tu się nic nie dzieje. To i tak będzie w zimie. Ważne, że tu góro powiązało. No, już nie jedne my tak blok stawiali. Stoi do dzisiaj. Za dobre pieniądze poszedł. No, nie ma co panikować. No i gorzej, że tak jest, a panikować. Tu się z tej strony deskę przyłoży. Urobimy zaprawę, tu mam tego ze 6 betoniarek, mam na ten. No, no, o Boże, przyprowadzę jutro. Będą chłopaki misać na bieżąco i o zawrócę. Będzie siła jest co lepsza niż ten. No, oni tam taki robią ten beton na tych betoniarniach, wie, połowa do kieszyni, na lewo, no. No, no dlatego tak jest, no. Pewnie za dużo, znaczy się nie za dużo, no za mało tego dali. I to zgęstniało, wie pan. No, to nie nasza wina, ani nie pana, ani nie moja. Ale no, przylizamy jutro, no, przecież tego to się. Nikt tu dzisiaj nie będzie przychodził, bo tu wieczór i tak jutro z samego wezmę chłopaków o 5:00 liźniemy. No, 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 na spokojnie wszystko. Nie denerwować się, bo złość jest złym doradcą, no. Nie trzeba się denerwować. Ja panu ręce i nogami, i rękami, i wszystkim, i moją firmówkę bym pozostał, to, że to będzie stoć, jeszcze nas przeżyje. No, pokupuję. Na spokojnie, no dobra. Jedź pan do domu, do kobity, lepiej tam się troszkę trzeba zająć. No, to już my sobie już tu damy radę. No, no, no. Na razie.